Kontrwywiadzie RMF, szef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, Marek Opioła. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, czy szefów służb specjalnych koniecznie trzeba odwoływać w nocy? No ale panie redaktorze, jaka noc, jaka odwołanie. No jakoś to 11 była, czy nawet 12 w nocy. Co takiego nagłego i pilnego przemawiało za tym, żeby akurat w nocy ze środy na czwartek to robić? Po pierwsze, panie redaktorze, pan marszałek poprosił, żeby komisja się zebrała i sam przyszedł na, żeby ukonstytuowała się po zakończonych głosowaniach. Rzeczywiście była pora późna, no ale posłowie pracują wtedy, kiedy muszą. I w związku z tym, jeżeli się ukonstytuowaliśmy i pan marszałek... To można było pójść krok dalej? Ale jeżeli pan marszałek dostaje wniosek od pani premier o wyrażenie opinii przez komisję w sprawie odwołania szefów służb, którzy złożyli sami dymisję... To nie może to poczekać do rana? Ale dlaczego ma poczekać, jeżeli komisja była w pełnym składzie... Żeby zachować świeżość umysłu poranną. Ale nie, no świeżość umysłów posłów jest też wieczorna, popołudniowa, jest taka sama. Tylko, że jak mówię, że jak pan marszałek dostaje taki wniosek, a on przekazuje ją do komisji, w związku z tym, jeżeli ja miałem już posiedzenie komisji, przyszli też ministrowie, którzy prezentowali ten wniosek, czyli pan minister koordynator Mariusz Kamiński i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, to dlaczego mieliśmy tego nie zrobić? I zrobiliśmy to. Czy szefowie służb sami chcieli odejść, czy zostali odwołani mocą i decyzją premiera i koordynatora specsłużb? Zostałem poinformowany i komisja została poinformowana na posiedzeniu, że sami złożyli dymisję. Bo Mariusz Kamiński skarżył się parę dni wcześniej, że oni nagle chcą odchodzić, że to jest niepoważne, że w obliczu zagrożeń należałoby z tym poczekać, że oni powinni zdać służbę następcom i oto się okazało, że te wszystkie słowa są nieistotne, bo trzeba ich i tak wyrzucić. No ale to, panie redaktorze, były słowa zupełnie, jak rozumiem, sprzed rozmowy z panami szefami służb. Jak już była nominacji pani premier i już było zostali powołani nowi ministrowie, spotkali się z szefami służb i z szefowie może wtedy wręczyli dymisję. Zastanawiam się, dlaczego, skoro sami chcieli odejść, to Kamiński uznawał to za groźne, a jak się zaczęło ich szybko odwoływać, to już groźne nie było. Ale nie, panie redaktorze, różnica polega na tym, że jak ktoś próbuje samemu odejść i nie ma żadnego kontaktu i nie ma nawet formalnej ścieżki do tego, żeby mieć kontaktu... On się podaje do dymisji, żeby wyczyścić sytuację, żeby ułatwić nowym ministrom właśnie ich odwołanie. No tak, tylko że jeżeli chodziło o to, jeżeli panowie mieli pomysł, żeby odejść wcześniej, no to nie można było inaczej tego mówić, jak to mówił pan minister Mariusz Kamiński. Nie, oni się tylko podali do dymisji. Panie redaktorze, ale to jest tkanka, która, jeżeli szef mówi o tym, że odchodzi, jakby zostaje przez jakieś chwile zawieszeni, w związku z tym chodzi o to, żeby ta instytucja, jeszcze przede wszystkim służby specjalne, normalnie funkcjonowały. No właśnie, tylko zastanawiam się, czy one normalnie funkcjonują, skoro szef dyplomacji w TVN24 mówi, minuta funkcjonowania tych służb była większym zagrożeniem niż to zagrożenie, które płynie spoza Polski. Cóż takiego strasznego ci szefowie służb robili, że byli aż takim zagrożeniem? No ale panie redaktorze, jak rozumiem, pan minister Witold Waszczykowski mówił o tej przeszłości, czyli właśnie antykomorze. Minuta funkcjonowania tych służb była ogromnym zagrożeniem. On w jakiś sposób podsumował to, co się działo przez ostatnie 8 lat i to jest jego wersja. I pańskim zdaniem rozsądnie podsumował? To jest pytanie do pana ministra. Ja zupełnie inaczej. To jest inaczej. Pytanie do szefa komisji, czy tak samo ocenia polskie służby. Ja zupełnie inaczej oceniam te służby. Były momenty takie, z którymi się jednak zgadzam z panem Witoldem Waszczykowskim, jak na przykład akcja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w stosunku do strony antykomor.pl i tego rodzaju działania. A były też takie, które normalnie funkcjonariusze realizują codziennie swoją pracę. Czyli Waszczykowski się zagalopował, mówiąc krótko. Panie redaktorze, to pana słowa. A pan im nie zaprzeczy. Bo mówi też, nie, Witold zupełnie na to inaczej Waszczykowski patrzę. Mówi o podsłuchiwaniu i inwigilowaniu prezydenta. O co chodzi? No ale, no, panie redaktorze, to właśnie krótka pamięć, bo nie pamięta pan, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w CAC-ie został zarejestrowany świętej pamięci Lech Kaczyński do bazy danych. I był podsłuchiwany jako prezydent? Nie wiem tego, nigdy tego nie udało nam się sprawdzić. No bo sprawdzić, tak Witold Waszczykowski tak mówi. No, potwierdzić, wie, jak rozumiem, pan Witold Waszczykowski, bo był wtedy bodajże zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w czasie incydentu gruzińskiego, w związku z tym ma pewnie wiedzę na ten temat. A rozumiem, pan tej wiedzy nie ma, że prezydent był podsłuchiwany. Ja nigdy nie posiadałem takiej wiedzy. Nie udało nam się takiej wiedzy zweryfikować, bo przez ostatnie 8 lat Platforma blokowała pewne informacje dla komisji. Szefowie spec służb odwołani, a czy gdyby ustawa na to pozwalała, PiS odwołałby też szefa CBA?
Panie redaktorze, to jest pytanie do pani premier. Jak a jak ona pan ocenia działalność ministra Wojtunika czy szefa CBA? Są momenty, kiedy pan minister jest przeciwnikiem wszystkich opcji politycznych z punktu widzenia funkcjonowania jego, ale są też momenty, które nie podobają się w ramach funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W związku z tym jest to ocena wyważona. Z jednej strony można pochwalać działania i trudność funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale z drugiej strony brakuje mi takiego pazura i naprawdę realnej walki z korupcją, chociaż pan mnie pewnie powie, jak to przecież Bury właśnie został doprowadzony do prokuratury. No i na sprawę, ale polecenie prokuratury, ale właśnie, od 2 lat mamy problem z tą sprawą, bo od 2 lat mówimy o tej sprawie i dopiero jak wyborcy powiedzieli stop PSL-owi panu Buremu. No przede wszystkim skończył się i Buremu immunitet, co było w tej sprawie kluczowe absolutnie. Widocznie prokuratura oceniała te materiały Centralnego Biura Antykorupcyjnego, że niewłaściwe. Panie pośle, ale czy panie przewodniczący, Prawo i Sprawiedliwość ma plany wzmocnienia CBA, rozbudowania tej służby specjalnej. Pytanie, czy pod wodzą Wojtunika będziecie to robić jeszcze, czy poczekacie, aż Wojtunik skończy swoją kadencję? Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego to pan Paweł Wojtunik. Plany dotyczące, to pytanie do pana ministra koordynatora, jak one wpłyną do Sejmu, to będziemy na ten temat rozmawiać. Dla mnie najważniejsza jest teraz inna kwestia, na przykład wykonanie Trybunału Konstytucyjnego wyroku w kwestii właśnie uprawnień operacyjnych śledczych. To jest, stoi przed nami jako wyzwanie i to trzeba w najszybszym czasie przeprowadzić. A propos koordynatora, czy koordynatorowi spec-służb Mariuszowi Kamińskiemu do czegoś było potrzebne akurat teraz prezydenckie ułaskawienie? Panie redaktorze, wydaje się i dobrze, że to się stało tak szybko, dlatego że to oczyszcza atmosferę czy i decyzja pana prezydenta. Bez tego ułaskawienia miałby ograniczony dostęp do jakichś informacji? Nie, to nie chodzi o dostęp do informacji. Tu chodzi o to... To dlaczego zrobiono to akurat w tym momencie? Ale pan się mnie pyta o intencje pana prezydenta, ale to jest tak, jak mówię, pytanie do pana prezydenta. Ja nie byłem przy podejmowaniu o pańską ocenę polityczną i ocenę szefa komisji. Znaczy, ja powiem jasno. Decyzja pana prezydenta i nie ma co z nią dyskutować, bezsprzecznie, oczyszcza całą tą sprawę i jakby robi porządek w tej kwestii, bo dlatego, że za każdym razem opozycja by nam zarzucała, że pan Mariusz Kamiński jest właśnie po pierwszej instancji, czeka na drugą instancję w związku z tym... Sam Mariusz Kamiński mówił, że nie interesuje go ułaskawienie, jego interesuje tylko uniewinnienie. Ale jak widać, pan prezydent podjął inną decyzję. Najwyraźniej Mariusza Kamińskiego też zaczęło interesować to uniewinnienie, ułaskawienie, skoro złożył do prezydenta wniosek o nie. To jest też, jak mówię, pytanie do pana Mariusza Kamińskiego. A skoro pan mówi, że nie ma co dyskutować, nie można dyskutować z decyzjami prezydenta. Nie, no, żyjemy w demokratycznym kraju. Znaczy, uważam, jasne, że można dyskutować. Dyskutować w sensie takim, została podjęta. Możemy mówić o intencjach różnego rodzaju i ocenie. Ale ja mówię o twardości, czyli właśnie... Została podjęta, pan prezydent ma do tego pełne prawo. To na koniec cytat. Zasada rotacyjności szefa speckomisji jest nadal istotna dla zagwarantowania pluralizmu politycznego. Nie może być w warunkach demokracji konstytucyjnej przekreślona z dnia na dzień. Posłanka Pawłowicz tak mówiła, kiedy pani jeszcze profesor była profesor Krystyna 2009, prawnikiem. 2009, i oto nagle Prawo i Sprawiedliwość robi skok na rotacyjność komisji. Pytanie. Jakże pan przewidujący. No ale... No co się takiego stało, że nagle słowa pani Pawłowicz przestały być i opinie pani Pawłowicz przestały być istotne? Nie, one są nadal istotne. Ale rotacyjności już nie ma. Ale no dobrze, panie redaktorze, tylko był to rok 2009. A teraz jest 2015. Jasne, tylko że w sytuacji takiej, że rotacyjność się nie sprawdziła i rozmawialiśmy w Sejmie o tym wielokrotnie, że nie sprawdziła się, dlatego że sama platforma, która ją wprowadziła, zaczęła ją łamać. I wtedy... Nie, łamać nie. Zaczęła łamać to, że opozycja częściej kieruje. Mówiła o tym, że będzie to właśnie opozycja głównie kierowała, a tak naprawdę kierowała koalicja rządząca. Czasami warto wczytać się w opinię profesor Pawłowicz, nawet te z 2009 roku. Ale to była zupełnie inna sytuacja. To dotyczyło pana ministra Zielińskiego, gdzie właśnie był w takiej samej sytuacji, że ta rotacyjność nie była egzekwowana. Marek Opioła, dziękuję bardzo. Kłaniam się.